szczęście mam. W dzisiejszym odcinku będziemy łowić magnesem neodymowym w rzece. Rękawiczki, elegancko. Gumowe. Mamy magnes. F400 razy 2 z Magtomu. No i co? Wrzucę magnes, zobaczymy co się trafi. Wiadomo jest to, że tutaj pod mostem nie ma co rzucać, bo widać siatkę. Znajdziemy punkt, gdzie siatka się kończy i będziemy rzucać tam, gdzie siatki nie ma. W tym miejscu siatka się kończy. Możemy śmiało rzucać magnesem. Oczywiście poplątana lina to standard. Ktoś chodzi na magnes, to wie, że nie ma na to lekarstwa. No i co? Czarodziejskie słowo, niech lina namoka. No niestety nic nie ma. Włączę się, jak coś będzie. O, patyk mam. Duży patyk. Patyk na bok. Opa. I rzucamy dalej. No dzisiaj będzie najnudniejszy film pewnie na kanale o rzucaniu magnesem do wody bezskutecznie. No mam nadzieję, że chociaż gwóźdź się trafi. Magnes już mam jakiś czas. O, moje ulubione, wodą w pysk. Pozdrawiam Artura z Kaniowa, on też lubi takie zabawy. Wodą, błotem, z liścia w pysk, to jest to, co magnesiarze lubią najbardziej. I oczywiście zapraszam do Artura z Kaniowa na kanał. On też ma takie zabawy, tylko że u niego się coś trafia. A u mnie to tylko... nic, szlom, sam szlom, już wam pokazuję. O. Tymi drzewami tam coś może być wrzucone do rzeki kiedyś, ale tam zaraz dojdziemy. Jest! Mamy coś. Znaleźliśmy zrzutowisko. Gwoździe są. Także będą fanty. A już się bałem, że nic nie będzie. Do kabzy. Zaraz wam pokażę, ile od mostu odszedłem. Tam jest most. Kawał drogi. Także łowimy dalej. Opa. O, o. Cały skład złomowy. Patyki. Ale jest parę złomowych kąsków. Dobra, łowimy dalej. Są fanty. Może będzie coś fajnego. Jak wam się już coś trafi w jednym miejscu, to proponuję rzucać aż... O, mamy coś. Tu zaraz przy brzegu są fanty, mówię wam. O. Jest coś, to folia. Folia to też idzie do wora. Tu. Później się ją wyrzuci. I gwóźdki. A moje ulubione gwoździe. Będzie kolejny film o gwoździach. Może ktoś palnie jakiś komentarz. O, coś jest. Chłopie, ty tylko gwoździe łowisz. Jak nie na magnes, to na wykrywacz. Jest coś grubego. O, fajnie. Będzie co pokazać. Opa. O jojku. Ale jest. Jakby ktoś nie wierzył, to by powiedział, że sam nawrzucałem. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja pierdziele. Pełen magnes. Jest zrzutowisko.
Nie wiem, czy to widzicie. To jest normalnie przy brzegu. Jest brzeg i Magdes jest dosłownie pół metra od brzegu i czuję, że coś chwyta. Ciągnę i wyrywam z dna. Takim... Proszę. Pełny Magdes. Gwoździ. Ojejku. Spójrzcie na to. Kolejny. Pełny. Gwoździ. O. Kolejny. To jest rabarbar. Nie rabarbar, tylko trzcina taka ta rzeczna. Jak to stare porzekadło Magnesiarza mówi, to na gwoździ, to jest to na gwoździ. Się zbiera. Ja cały czas w tym jednym miejscu rzucam. Cały czas. Kolejny, pełen magnes. Gwoździ. Jest kolejny pełen magnes gwoździ. Nie wiem, czy uwierzycie, czy nie, ale ja tego nie wrzucam z powrotem i nie łowię tego z powrotem. To cały czas nowe. Że najważniejsze to znaleźć sobie taki właśnie punkt ze zrzutowiskiem. Jak już znajdziecie taki punkt, no to wtedy łowicie w jednym miejscu i co i rusz to pełen magnes. O, tak jak teraz. Proszę, kolejny. Op. Proszę, kolejny. I kolejny. Kolejny. Pełen magnes gwoździ. Dobra, włączę się, jak będzie coś ciekawego. Wiecie co? Tak stoję, patrzę w dół, a tu rura wystaje. O, tu. Podejrzewam, że może ją wyrwę. Widzicie? Rura 120. Tak wam nie pokazuje każdego połowu, ale tu cały czas wiatr, że jest coraz więcej. Jestem cały czas w tym samym miejscu. Non-stop zaczepy. Cały czas gwoździe. Op. Proszę. Cały czas. Albo mniej, albo więcej. I gwoździe. Włączam się. Kolejny pełen magnes. Jest coś innego. Jest zawias. Od drzwi. Także drzwi też poszły z dymem. To kabzy. I się zbiera. Coraz więcej. Wszystkich wam nie pokazuję, bo ileż można gwoździ oglądać. Będzie najdłuższy film o gwoździach. Coraz mniej gwoździ. Ale tu jest, cały czas jest w jednym miejscu normalnie takie kliknięcie magnesu. On po tych gwoździach tam się ślizga dość. Tu warto było w woderach wejść styczko. Oczywiście mam taki sprzęt, tylko niech się zrobi trochę cieplej. O. Dobra, co się trafi, to wam pokażę. Oprócz gwoździ oczywiście, bo ileż można. Patrzcie. U wiadra już. Wiadro gwoździ nawalę. O. Nie pękajcie, że widzę, że tam się porozsypywało dookoła. Ale ja później magnesem zbiorę to wszystko spod tego wiadra na samym końcu. Mówię wam, stoję w tym samym miejscu. Wiadro nawet nie drgnęło. Stoi w tym samym miejscu cały czas. To jest patyk. No i kolejny pełen magnes gwoździ. Kolejny magnes pełen gwoździ. Włączam się, bo mam co innego niż gwoździ. Teraz mam pręt. Oczywiście. I kupa gwoździ. I tak cały czas. Cały czas. Teraz wam pokażę. Pełno gwoździ plus folia. Oczywiście folię zabieram. Pójdzie na śmieci. Niekończąca się opowieść.
Jest konkret tych gwoździ. Cały wiatr już prawie mam. Jest kolejna folia. I oczywiście pełno gwoździ. Nie wiem, czy ktoś w tej folii te gwoździe wyrzucał. Będzie ostatni rzut. Wiadro pęka w szwach. Całutkie gwoździ, pełne. Ostatni rzut i spadam. Ale oczywiście tam są cały czas sygnały. Cały czas magnes się przykleja. Cały czas. O, mówię to. O, już się złapał czegoś. Cały czas. Normalnie cały czas jest naprężona lina. Cały czas magnes. To normalnie miejsce jest do przeszukania. Nie na jeden odcinek, tylko na 10 chyba. No spójrzcie. I tak za każdym razem. Już nie pokazywałem wam każdego, bo ileż można gwoździ oglądać. Bo tutaj coś jest innego. Jakieś coś okrągłe. Takie coś. Tak, że będę się zwijał. Mam cały kubeł. Oczywiście to jeszcze wrzucę. Wyzbieram spod kubła gwoździe. Też je wrzucę. No i ta rura. Jeszcze. Oczywiście. Także do zobaczenia na podsumowaniu. Najgorsze tym wszystkim jest tego wszystkiego targanie. Trochę się zmordowałem. Tam do magnesu jeszcze puszka mi się przyczepiła. A jak się odczepi, to trudno. O, mam jeszcze kawałek do drogi. No i podsumowanie. Wiadro pełne gwoździ. Ta rura. I po drodze, jak szedłem jeszcze do magnesu, się przyczepił pręt. I puszka tam pokazywałem. Puszka się odczepiła, tak jak sądziłem, już jej nie targałem, bo to było tak ciężkie. Zapraszam do komentarzy, łapek w górę, do subskrypcji. I zapraszam na kanał do Artura Skaniowa, który też nie boi się dostać błotem po twarzy. Do następnego odcinka.